Drodzy mieszkańcy powiatu radomszczańskiego, od najbliższego poniedziałku w bursie szkolnej przy ulicy Piastowskiej 21 w Radomsku ruszy pilotażowy punkt szczepień powszechnych. To pierwsza taka placówka w całym województwie łódzkim, dlatego czujemy się wyróżnieni i wdzięczni za to, że to właśnie mieszkańcy naszego powiatu w pierwszej kolejności będą mogli z takiego punktu skorzystać. To duże wyróżnienie, ale także trudne przedsięwzięcie, którego nie udałoby się zorganizować w tak krótkim czasie bez zaangażowania pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia, Szpitala Powiatowego w Radomsku, Samorządu Miasta i Gminy Przedbórz, pracowników Starostwa Powiatowego oraz strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przychylność władz województwa łódzkiego i przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia pozwoliła na to, aby pierwszy punkt w województwie łódzkim powstał właśnie w naszym powiecie, za co składam serdeczne podziękowania. Szczepienia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem zgłoszeń dokonywanych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Aby można było je wykonać, najpierw należy zarejestrować się w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Można to również zrobić telefonicznie poprzez całodobową i bezpłatną infolinię 989 lub elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na stronie internetowej pacjent.gov.pl albo kontaktując się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub swoją przychodnią. Szanowni Państwo, im więcej szczepień, tym mniej zakażeń i szybszy powrót do normalności. A to oznacza spotkania z rodziną, przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół, rozwój gospodarki oraz dostęp do różnych form rozrywki, których tak bardzo nam brakuje.